Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa na piątej sesji. Na początek chciałbym, żeby każdy z Was opowiedziało, jak minął ten czas od naszego ostatniego spotkania. Dobrze, ja zacznę. Proszę. Tych pierwszych kilka dni tygodnia, pierwszego tego tygodnia, no to było spokojnie. Z żoną się uzupełnialiśmy. Jak ja coś zapomniałem, no to żona mi przypominała. Jak ona coś zapominała, no to ja jej przypominałem. No ale na początku drugiego tygodnia, w poniedziałek, pomimo tego, że było spokojnie, no właśnie doszło do awantury. I tak, przyszła żona z pracy, wzięła córkę do łazienki i poszedł do niej nasz syn, zapytał się, czy może grać na komputerze, i ona mu pozwoliła. A ja mu nie pozwoliłem grać na tym komputerze. I tutaj właśnie mam do niej pretensję, że podważyła autorytet w oczach mojego syna. No i zapomniałeś dodać, że powinnaś była ze mną najpierw o tym porozmawiać. Tak, ale powinieneś dodać, że krzyczałeś na niego, na syna. Właśnie, krzyczałem, no bo miałem powody, żeby krzyczeć, bo dzieciak dostał uwagę w szkole, nie był przygotowany, nie uważał na lekcjach, no i chciałem, żeby został ukarany, żeby wiedział, że źle postąpił. Tak, nie musiałeś też na mnie krzyczeć wtedy, kiedy... No tak, ale ty wyleciałaś z tej łazienki i naskoczyłaś na mnie. A nie można było tego normalnie jakoś powiedzieć? Nie można było. Proszę państwa, pani Karolino, panie Arturze, chciałbym przypomnieć zasadę, że nie przerywamy sobie w czasie wypowiedzi. Prosiłbym, zgodnie z tą zasadą, na którą się umówiliśmy, żeby sobie w miarę możliwości nie przerywać. No tak, ale małżonka zawsze wybucha, krzyczy na mnie, ma ciągle pretensje do mnie. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, ta terapia. No. Bo i tak, widzi pan, było spokojnie, pierwszy tydzień, tamto, a i doszło do awantury. No. Ale wróćmy może do tego, co pan opowiadał, bo ja zapamiętałem, że było takie zdarzenie, że pan zabronił synowi korzystać z komputera, a żona zezwoliła i potem coś się zadziało, tak? No tak. No, syn wrócił ze szkoły, przyniósł tę uwagę. Ja chciałem, żeby właśnie pokazał mi tę uwagę, żebym ją, prawda, podpisał, żebym się z nią zapoznał. Powiedziałem jemu, że nie może korzystać z tego komputera, że źle zrobił, że to jest dla niego właśnie kara. To co syn zrobił? Poszedł sobie do żony. W tym czasie, kiedy, a jeszcze wcześniej, on zapytał się drugi raz mnie, czy może skorzystać z komputera. Ja oczywiście drugi raz mu zabroniłem korzystanie z komputera. No to on poszedł sobie do żony, zapytał się i żona mu oczywiście pozwoliła korzystać z tego komputera. No a jak pan się zdenerwował, to co się działo? Jak się pan zachowywał? Krzyknąłem na niego, że jak coś powiedziałem, to ma być tak, a nie inaczej. A na żonę warknąłem, żebyś nie wtrącała. No właśnie. Jak mam się nie wtrącać? No normalnie, normalnie. Jak normalnie mam się nie wtrącać, jak to jest moje dziecko? Co ty myślisz, że co? Ale też chyba moje, nie? A pozwolimy pani Karolino skończyć panu Arturowi? Przepraszam, bardzo pana przepraszam. No i wtedy właśnie żona wyskoczyła z płaczem z łazienki, z córką poszły do tego pokoju, zamknęły się w pokoju, no jeszcze tam chciała dyskutować. Ja już chciałem zakończyć w ogóle tę rozmowę, nie chciałem o tym mówić, no to wtedy właśnie żona wyskoczyła do mnie, powiedziała mi, że co, że lepiej było jak piłem, wtedy było więcej spokoju. To się tak zdenerwowałem, że wyszedłem wtedy z domu, poszedłem sobie na spacer i no tak, tak chodziłem tak. Spacerowałem sobie, no, żeby się uspokoić. I dzięki Bogu, że się nie napiłem. Dzięki Bogu, że zachowałem ten czas abstynencji.
No bo jak się uspokoiłem, to wróciłem już wtedy do domu. Rozumiem. Od tego czasu, jak pan wrócił do domu, to co się działo, jeżeli chodzi o wasze państwa relacje? Czy może omówiliście? Nie odzywamy się. No właśnie, tylko służbowo się odzywamy. I też nie wróciliśmy do naszych tych wieczornych rozmów. Znaczy... Teraz to jest taki pierwszy moment, kiedy możemy porozmawiać o tym zdarzeniu. A pani Karolino, jak pani to widzi? Jak pani upłynął czas od naszego ostatniego spotkania i też to zdarzenie, ten konflikt? Jak pani zapamiętała, przeżyła, czego doświadczyła? No to właśnie do momentu tego konfliktu było dobrze. Wszystko... Do poniedziałku. Tak, do poniedziałku. Wszystko się układało i od momentu całej tej sytuacji, gdzie no mąż zaczął krzyczeć na syna i na mnie zaczął krzyczeć. Ja powiedział, żebym się nie wtrącała, ja nie wiedziałam, o co chodzi. Mąż nie powiedział mi, bo ja chciałabym wiedzieć, o co chodzi, ale to się tak nie da. Ty wszystko byś chciała wiedzieć. Tak, bo to się tak nie da, rozumiesz? Panie Arturze, proszę może poczekać. To jest też taka dla nas wszystkich tutaj obowiązująca zasada, że nie przerywamy sobie. Staramy się słuchać uważnie i usłyszeć, co druga strona ma do powiedzenia. Przypominacie sobie państwo, na ostatniej sesji ćwiczyliśmy aktywne słuchanie. W sytuacji konfliktu ważne jest, aby wysłuchać uważnie, co druga strona ma do powiedzenia i jak druga strona spostrzegała daną sytuację. W domu też tak zawsze właśnie wygląda, że nie można porozmawiać, bo mąż zawsze wie lepiej, bo mąż zawsze ma rację, nigdy nie da mi dojść do słowa. No tak było właśnie wtedy, żeby nie wytłumaczył, o co chodzi, tylko od razu zaczął na mnie krzyczeć. Jak pani to zapamiętała? Czyli jak syn przyszedł i poprosił o... No to ja mu pozwoliłam, oczywiście, że mu pozwoliłam, bo taka była między nami umowa. Ma lekcje zrobione, może wieczorem usiąść do komputera i grać sobie na tym komputerze. I taka jest zasada i się zgodziłam. Ja nie wiedziałam, co się wcześniej stało, że ty wziąłeś Marcina, zobaczyłeś tą uwagę w dzienniczku i dałeś mu tę karę, że ma nie grać na tym komputerze. Bo mąż mnie nie informuje, o wielu rzeczach mnie nie informuje. Nie informuje mnie. To jest właśnie dla niego normalne. Syn wyszedł z łazienki i... No i za chwilę usłyszałam, jak mąż krzyczy na niego. Więc ja też wyszłam z łazienki, żeby zobaczyć, co się dzieje, o co chodzi. Mąż nagle na mnie krzyczy i w ogóle, żebym się nie wtrącała, nie wcinała się i zaczęliśmy się kłócić. Jeszcze w dodatku przy dzieciach. Przy dzieciach? No tak, mąż mi nie dał dojść do słowa, więc ja po prostu się okropnie zdenerwowałam i wyszłam z pokoju. Stwierdziłam, że w ogóle nie ma sensu dalej rozmawiać. Mąż poszedł oczywiście za mną, próbował jeszcze coś dogadywać, żeśmy się przerzucali jakimiś obraźliwymi słowami jeszcze w dodatku. A potem ja już zamknęłam drzwi, bo nie chciałam już z nim dyskutować. I potem mąż wyszedł z domu. Ja się tak bardzo zdenerwowałam, że... Ja się przestraszyłam, że on faktycznie, po tym co powiedziałam, że rzeczywiście pójdzie się napić. Próbowałam do niego dzwonić, nie odbierał. No to poszłam do córki, do sypialni. Już z córką nocowałam, nie spałam w naszym łóżku. Bo słyszałam, jak wróciłeś. Czekałam, aż wrócisz i no. No i od tego czasu się nie odzywamy. Czyli ten konflikt nie został wyjaśniony na zasadzie, że coś zostało niedopowiedziane, niewyjaśnione. Proszę mi powiedzieć, czy wcześniej, jeżeli dochodziło do tego rodzaju konfliktów, to ich przebieg wyglądał w podobny sposób, czy też jest coś nowego? Nie, w taki właśnie sposób. Identycznie. No. Identycznie, tak? Czyli przebieg był taki, że... Tylko mąż wychodził w ostatnim czasie, chyba że... Tak jak wcześniej, jak pił, to... Jak pił, to wychodził bardzo często. Wychodził, wracał pijany. Wtedy po takich państwa spięciach, tak? Czyli to jest jednak coś już inaczej. No, no bo nie napiłem się. To ważne. No, to dla mnie jest bardzo ważne. To jest właśnie dla mnie bardzo ważne. Ale jak widzę małżonce, nie zależy na tym, czy pije, czy nie pije. To jak to zależy mi na tym? Gdyby mi nie zależało na tobie, to bym z tobą już nie była. Wiesz o tym, nie?
Zastanówmy się, bo jeżeli jest tak, że taki przebieg jest dość typowy, to można by spróbować inaczej rozwiązać ten konflikt. Bo jak już wcześniej mówiliśmy, nie jest możliwe, żeby w małżeństwie nie było konfliktów. Państwo się ze mną zgodzą, prawda? To pewnie zależy od tego, jak go będziecie rozwiązywać. Może być tak, że po takim spięciu nie będziecie się odzywać do siebie i po jakimś czasie wszystko przejdzie do porządku dziennego, ale jednak zostanie nierozwiązany problem, który od czasu do czasu się budzi. Może to prowadzić do różnych agresywnych zachowań względem siebie, a może też być tak rozwiązany ten problem, żeby pojawiło się takie poczucie nawet lepszego zrozumienia siebie nawzajem. Są różne takie drogi. Rozumiem, że dziś jest pierwszy taki moment, że państwo próbujecie rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Tak, to jest tak naprawdę pierwszy moment, kiedy potrafimy o tym w ogóle rozmawiać, o tym zdarzeniu. Tak. No właśnie, przy przebiegu konfliktu bardzo ważną rzeczą jest to, co mówimy do siebie nawzajem, jakim tonem, w jaki sposób. Mam taką propozycję, żebyście opisali, co się wydarzyło. Może państwo sięgną po papier, długopis? Proszę. Dziękuję. Zastanówcie się, w jaki sposób chcielibyście to opowiedzieć współmałżonkowi? Co każdy z was czuł w tej sytuacji? Jakiego innego zachowania byście oczekiwali od siebie lub od drugiej osoby? Cel jest taki, żeby rozwiązać ten konflikt, żeby dojść do porozumienia. No to tak może z 5 minut, nie dłużej. Kto z państwa jest gotowy przedstawić swój opis sytuacji? No zacznij. Może ty. No zacznij. Więc tak, słyszę, jak mąż krzyczy do syna. Ale dobrze by było, gdyby pani mówiła to wprost do męża. Słyszę, jak... Słyszę, jak krzyczysz na synka. Wychodzę z tej łazienki. No i pytam się, co się stało. Oczywiście każesz mi, żebym się nie wtrącała i właśnie to mnie zabolało, że krzyczysz na dziecko i jeszcze tak się w ten sposób do mnie odzywasz, do swojej żony, jeszcze w obecności dzieci. Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co się stało, nie rozumiem sytuacji i zaczyna się awantura. Próbuję jakby dojść do powodów konfliktu. Krzyczymy na siebie, ty bardzo na mnie krzyczysz, więc się zaczynamy przekrzykiwać. No i nie słuchasz mnie, bo ja próbuję dojść do tego, dlaczego tak się stało, więc nie słuchasz mnie, więc wychodzę. Zabieram córeczkę, jeszcze po drodze rzucamy sobie okropne uwagi i no i wtedy mówię do ciebie, że lepiej było, jak piłeś. Ty wychodzisz z domu, ja wtedy chodzę zdenerwowana, bo nie wiem, co się dzieje, próbuję do ciebie zadzwonić, nie odbierasz telefonu. Postanawiam, ponieważ wzbiera we mnie ogromna złość, wściekłość, postanawiam przenieść się do sypialni dziecka. Nie śpię w naszej sypialni, nie odzywamy się. No i później, no, ja wiem, że ja mogłam inaczej zareagować w tym konflikcie, przynajmniej, że mogłam inaczej. Zostawmy to na razie, dobrze? Panie Arturze, mógłby pan powtórzyć żonie, co pan usłyszał, czyli jakby opowiedzieć o tym, co pan usłyszał od niej? Tak prosto w oczy, tak? Tak, też. Proszę. No, usłyszałaś krzyk,
I właśnie to mój krzyk na dziecko. Wyszłaś wtedy z łazienki, żeby dowiedzieć się, co się stało. I wtedy ja nakrzyczałem na ciebie, żebyś ty się nie wtrącała, że to jest sprawa między mną a naszym synem. No i wtedy ty się zdenerwowałaś i zaczęłaś też krzyczeć na mnie i zabrałaś córkę i we dwie poszłyście do sypialni. No ale właśnie nie powiedziałaś, że też zaczęłaś od razu płakać, jak wyszłaś z łazienki i poszłyście do sypialni. No i też usłyszałem, powiedziałaś, że no wiesz, te uwagę, taką, no właśnie, tą taką uwagę, że wiesz, że no, że lepiej było jak piłem, no i spaliśmy razem. Też usłyszałem, że byłaś zmartwiona, że wtedy, kiedy, prawda, chodziłem i spacerowałem na zewnątrz, to ty wtedy właśnie się denerwowałaś, że może poszedłem się napić, że przyjdę pijany. On to podjęłaś taką decyzję, że pójdziesz spać do drugiego pokoju, po to tylko, żeby mnie ukarać. No właśnie to usłyszałem. Tak? Tak. Zgadza się z tym, co pani powiedziała? No tak, zgadza się. Ominąłeś tylko, że ja wyszłam, bo... No bo nie słuchałeś mnie. Ja próbowałam... Próbowałam no coś wytłumaczyć, ale już do ciebie nic nie docierało. Ja... Nie słyszałeś, co mówię do ciebie, nie słyszałeś, nie rozumiałeś i wtedy stwierdziłam, że po prostu wyjdę z pokoju, że... Okej, okay. Czyli już mniej więcej mamy. Teraz pan, jakby pan był łaskaw powiedzieć żonie, jak pan opisze ten konflikt wprost do niej? Myślę, że przyczyną tego konfliktu było to, że zakazałem synowi grać na komputerze. I właśnie ty, jakby nie wiedząc, prawda, pozwoliłaś mu na to. No tak. Powtórzę pani mężowi, co pani usłyszała? Mhm. Usłyszałam, że z synem mieliście ustalenia, że to było złe, że jak gdyby no, wtrąciłam się między wasze ustalenia, zmieniłam je. I jeszcze usłyszałam, że podważam twój autorytet. No, i że bardzo się poczułeś źle. Ja wiem, że bardzo się poczułeś z tym źle, co powiedziałam o tym piciu. To usłyszałam. Bardzo mnie to zabolało. Ja wiem. Nie powinnam tak mówić. Właśnie. Nie. Nie powinnaś tak mówić. A dla ciebie to nie jest ważne, że nie piję. Ważne. To jest ważne dla mnie, Artur. No to czemu tak rzucasz? Nie wiem. Rzuciłam tak w nerwach. Nie myślałam wtedy. Bardzo cię za to przepraszam. Nie miałam na to wpływu. Miałaś. Po prostu tak powiedziałam. No ale czy teraz będzie się tak ciągle zdarzało? Chciałbym się upewnić, czy to, co żona powtórzyła mniej więcej, to rzeczywiście tak pan odczuwa? Tak. A teraz jeszcze jedna taka rzecz. Co ja mogłabym zrobić inaczej w tym sporze, w tym spięciu, w tym konflikcie? Ale też czego bym innego, jeżeli chodzi o zachowanie, reakcję, oczekiwała od partnera? Ja napisałam, że... Proszę mówić do męża. To jest bardzo ważne, żeby teraz pani była zwrócona w jego stronę. Faktycznie było tak, że... Faktycznie było tak, że mogłam zapytać się, o co chodzi, dlaczego jest nieporozumienie z Marcinkiem, że dlaczego ty jesteś zdenerwowany i rzeczywiście ja mogłam nie podnosić głosu, no i mogłam nie powiedzieć tego, co powiedziałam o tym piciu. No i
No i spróbować później porozmawiać z tobą na ten temat, wrócić do tego konfliktu, dlaczego to się tak stało. Jeśli chodzi o ciebie, to dobrze by było, jakbyś nie krzyczał i naprawdę słuchał, co chciałabym do ciebie powiedzieć, bo... No bo... Widzisz, jak to jest. A pan teraz, co pan mógłby inaczej i czego by pan tak od żony oczekiwał? No, po powrocie żony z pracy... Do żony proszę mówić. Po moim powrocie z pracy powinienem był ci od razu powiedzieć o mojej decyzji. Wtedy na pewno uniknęlibyśmy tego konfliktu i jak już się to wszystko wydarzyło, prawda, to nie powinienem był wtedy właśnie podnosić głosu, nie powinienem był krzyczeć, tylko powinienem spokojnie ci wytłumaczyć, że podjąłem taką decyzję, że Marcin nie powinien grać na komputerze, że mu zabroniłem. Wierzę, że nie podważyłabyś wtedy mojej decyzji, nie podważyłabyś mojego autorytetu w oczach naszego syna, tylko byś się ze mną zgodziła. Ale wiesz, to się dlatego tak stało, dlatego że we mnie tyle narosło emocji i ta złość, która spowodowała to, że no, nie myślałem racjonalnie, tak jak teraz. A czego by pan od żony oczekiwał w sytuacji takiej, gdy dochodzi do sporu? No, żeby pytała. Proszę wprost do niej to powiedzieć. No, żebyś następnym razem, żebyś pytała mnie, żebym mógł ci powiedzieć o tym, o tej mojej decyzji, jaką podjąłem, tak. Czyli w sumie czego by pan oczekiwał od żony? No, żeby pytała mnie i żebyś była spokojniejsza. No. Jak państwo teraz się z tym czują? Czy uważacie, że ten konflikt został jakoś wyjaśniony, czy jeszcze nie? Czy są jakieś wnioski z tej waszej rozmowy dla każdego z was? No, mnie, powiem panu szczerze, to śmiać się chce. Tak? Tak, mi się chce śmiać, no przecież to taki błahy. Z takiego błahego, no, z takiej błahej sprawy, no, no naprawdę urósł taki konflikt, taki konflikt wyszedł. A jeszcze, gdybym wtedy nie wyszedł, nie pospacerował, gdybym się nie uspokoił, to byłyby dużo większe konsekwencje. No bo przecież gdybym się napił, to byśmy wspólnie ponieśli dużo większe konsekwencje, prawda? Ale wróćmy jeszcze do tego, jak państwo się czują. No, ja jestem zadowolony. Czuje pan, że ten konflikt jakoś został przez was rozwiązany? Tak, tak. No przede wszystkim został zdefiniowany. To jest ważne. A pani? Teraz chciałbym panią zapytać, jak pani to odczuwa? No, faktycznie czuję, że to jest po prostu załatwione. No, tak jakbyśmy wyjaśnili w prosty i rzeczowy sposób całą tę sytuację i naprawdę bardzo się cieszę, że mąż mnie wysłuchał bardzo żałuję, że powiedziałam to, co powiedziałam do męża z tym piciem. No naprawdę mam ogromne... Wyrzuty sumienia. No, wyrzuty sumienia mam, tak jak powiedziałam. No, z drugiej strony jest też tak, jak pani widzi, że decyzja jest w rękach męża, bo mimo różnych trudnych emocji, które się pojawiły, to pan zdecydował się jednak, że nie pójdzie pić, a mógł zdecydować inaczej. Pewnie jeszcze brakuje takiej kropki nad i, czyli takiego podsumowania na zasadzie, co trzeba by zrobić, żeby można było w domu takie rozmowy przeprowadzać. Bo może się pojawić konflikt, mogą się odezwać emocje zbyt silne, żeby można sobie z nimi od razu poradzić i je wyciszyć. Więc tu z państwa doświadczenia wynika, że bardzo ważne jest wtedy przerwać, żeby to po prostu nie narastało. No bo jak narośnie, to można sobie z tym nie poradzić, nie opanować i potem można tego żałować. Właśnie, tak jak pan powiedział wcześniej, jak pan spytał, w jakim miejscu, w jakim czasie, to wydaje mi się, że powinniśmy rozmawiać o tym po prostu wieczorem. Czyli druga taka rzecz, żeby wrócić do tego sporu w odpowiednim czasie
Tak, dokładnie. Tego samego dnia, tylko później. Tak, ja mogłam wrócić do tego tematu później, a się wycofałam. Nie? Co jeszcze było tu ważne, proszę Państwa, w tym, że ta rozmowa w sumie miała taki spokojny przebieg? No przede wszystkim dla mnie, że mąż mi nie przerywał, że mogłam wszystko powiedzieć od początku do końca spokojnie. Czyli takie wysłuchanie się, danie czasu, tak? Wysłuchanie się nawzajem. Co jeszcze? No, że mówiłeś do mnie, że... Aha. Na początku, jak Państwo opowiadali o tym, co się zdarzyło, to tak było, że do mnie mówiliście, tak? A nie do siebie. A jak jest dużo emocji, to lepiej czasem może w ogóle nie mówić. No i co jeszcze? Myślę, że taką ważną rzeczą to jest to, że na przykład próbujecie powtórzyć, co ja usłyszałem. Czy o to ci chodzi? Takie sprawdzenie, o co ci chodzi? No właśnie, te spotkania u pana to bardzo dobre są, no nie? Te spotkania u pana. Dokładnie. Bardzo. Ja też jestem zadowolona z tego, że, że rozwiązujemy te konflikty i że to właśnie nie narasta, nie ma takiej spirali. Poczekajcie może jeszcze do następnego konfliktu. Myślę, że dobrze byłoby spróbować to powtórzyć już beze mnie. Właśnie w takiej sytuacji konfliktowej. Gdyby doszło do jakiegoś sporu, zresztą tu nie musi dojść do sporu, bo są pewne rzeczy, które mogą was wzajemnie w swoim zachowaniu na przykład złościć. Można się wtedy zastanowić, co mnie złości i wtedy, jeżeli byłaby to ważna sprawa, powtarzająca się co pewien czas, to warto usiąść i spróbować w ten sposób właśnie porozmawiać. Bo tam jeszcze jest ważne szukanie tego, co wspólne. Kompromisu z tym, co się mogę zgodzić, prawda? Tym, co mogą siebie zmienić. Od tego zaczynaliśmy, ale też to, czego bym oczekiwała od partnera. Bo tutaj no, ten konflikt dotyczył właściwie państwa funkcjonowania jako rodziców.